Cześć, to World of Spiders! Hej, my dzisiaj jesteśmy mega podekscytowani, bo będziemy w końcu dopuszczać naszą samicę Caribbeanę w wersji kolor. Ale kochani, zanim dojdzie do kopulacji, potrzebne jest... po prostu miejsce. Oczywiście można dopuszczać pająki w terrarium samicy, jednak my chcieliśmy to zrobić bardziej na otwartej przestrzeni. A to z tego względu, że wyobraźcie sobie, że szykujecie sobie kamerę, szykujecie miejsce, światło, włączacie już to wszystko, chcecie ładnie nagrać, a nagle pająki wchodzą za tubę, na tył terrarium. Albo do gniazda samicy. Gdzie nie macie po prostu żadnego dojścia, no i cała wasza robota idzie na marne. A tak samo podniesienie samicy przez samca również jest utrudnione w ten sposób. Też nie ma miejsca za bardzo. I zobaczcie, przygotowaliśmy sobie właśnie taką arenę, jak tu widzicie na zbliżeniu. Pająki mają trochę miejsca, żeby wyjść, mogą coś porobić na tubie. No, a przy okazji Weronika ma miejsce, żeby pobawić się aparatem, żeby zrobić wam piękne zbliżenia, tak, które zaraz zobaczycie. Jako taką żałosną ciekawostkę powiemy wam, że jest to już nasz trzeci samiec z gatunku Caribbeana wersji kolor, ale dopuszczamy je pierwszy raz. Jak to się stało? Otóż z pierwszym samcem się pospieszyliśmy, bo wtedy wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały nam, że samica wylinieje lada dzień. A jak się okazało, zbierała się do tego przez następne pół roku. Pamiętajcie, że samiczka wersji musi mieć co najmniej 4,5 dc, żebyście mogli spokojnie dopuszczać. Mogliśmy wcześniej to zrobić, ale woleliśmy trochę poczekać, żeby ona dała radę z tym kokonem, żeby tam nic jej się nie stało, żeby się za bardzo nie nadwyrężyła po prostu. Drugi samiec z kolei był świeży, ponoć jednomiesięczny, sprawdzony, ale niestety opuścił nas 5 dni po kupnie go na giełdzie i dokładnie dzień przed planowaną kopulacją. I nie pytajcie, jak się wtedy czuliśmy. Po prostu nam padł. A teraz poznajecie trzeciego osobnika, który będzie próbował swoich sił i zobaczymy, jak mu to się uda. Ważne, że dożył. On by przeżył. Zobacz, ten samiec już chyba namierzył. O, chyba jednak no, nie. To jest właśnie terrarium z naszą samiczką. O, zobaczcie, zbliżę wam. Patronem jest już pod ponad pół roku Tomek Wojciechowski. Tomek, pozdrawiamy, jak oglądasz. Nasz kochany patron, wierny. Gdzie ten samiec tam ucieka? No właśnie tu mi próbuje uciec. A, tu lampa, to już ładnie pokażę. Okej, okay, na razie samiec siedzi na terrarium samiczki i się zastanawia, co zrobić dalej. Czy zapukać, czy nie? No tam zobaczcie, jakieś turaski jeszcze chodzą. Chcieliśmy, żeby była taka wykarmiona, żeby nic mu nie zrobiła. Oczywiście terrarium jest do zrobienia na nowo, ale to może ewentualnie po kokonie, jeżeli by się udało. Zobaczymy. I jeszcze przypominamy wam, kto nie brał udziału w naszym konkursie, że do wygrania jest bon na 150 zł w sklepie Bioter, więc kto jeszcze z was nie brał udziału, to gorąco zachęcamy. Oczywiście informacje będą w opisie filmu, tam będziecie mogli sobie znaleźć link właśnie do postu na fejsie i do wszystkich zasad, więc zapraszamy. Thank you.
Jeszcze potem sobie dopuścimy go za 2-3 razy. Na pewności. No. Ja mam wrażenie, że ta samica to jeszcze by chciała. Patrz, jak to czeka. Taka zawiedziona jest trochę. Nie? On uciekł. On po prostu uciekł jak tchórz. Ucieka ci. Już nie chce. Samiec, chodź tu. Maczu, chodź tu, maczu. Patrz, ona już tu czeka, nie? A ten ją mija na bryszczela. Ale jesteś. Takiej samicy to by się ze 3 samce przydały. W sumie 3 miała, nie? No tylko... Jest. Kurde, jeden po drugim. Pokaż nam się samicę. Jak ty tam teraz wyglądasz? No ale jest piękna. Wychowała się u nas od L1 czy od L2? Wtedy kupiliśmy ją. Chyba L2. Na pewno nie L1. Ale od malucha. Chodź, idziesz w dobrą stronę. Jestem, on tu już chyba nie chce. Chyba nie. To w sumie lepiej go zabrać, niż żeby go miała zeżrzeć. Tak, lepiej go zabrać. Jeszcze sobie dopuścimy innego dnia. Już bez oświetlenia, bez kadrów jakichś. Chyba, że jakieś zdjęcia wam może zrobimy. Już tam. Dobra, słuchajcie, samiec zamknięty. Rozbiegał się po prostu. Zasmakował wolności. Się rozbrykał. A gdzie nasza samica? Już chyba w gnieździe, co? Nie, jest na korze. Na korze jest? To z drugiej strony. Tak, tam się mam bliżej. No, od tej strony to my jej pojąć się nie widzimy wcale. No, tam się ukrywa. O. No, proszę, proszę, kogo my tu mamy. Prawda, ludzie piszą już na grupach, że zbrzydły im wersji, że już... Że już są wszędzie i wychodzą tak z lodówki. Jak widzicie, kopulacja się udała, samiec się trochę zbierał, ale no w końcu pokazał, że coś potrafi. Jeżeli dopuszczanie w ten sposób wam się podoba, taki krótki, zwięzły materiał, dajcie znać w komentarzu. Oceńcie film łapką w górę bądź w dół, jeżeli film wam się nie podobał. Jeżeli z kanału nie subskrybujecie, zostawcie nam subskrypcję. Widzimy się w następną środę. Na razie. Cześć!